tak się wygląda, jakbyśmy byli w Dubaju. No, w Dubaju jesteśmy normalnie. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, w dzisiejszym podróżniczym dniu jedzenia znów zobaczycie, że gdziekolwiek się nie udam, nadal mogę zjeść ketogenicznie i zdrowo, a nie jakieś zasrane, słodkie bułeczki czy inne pszenne pizzunie. Tym razem z Wiki wybraliśmy się do Warszawy, gdzie miała bardzo ważny dla siebie konkurs, o czym potem, tak samo jak tradycyjne zakupy ketogenika. Natomiast teraz zapraszam Was na dwa dni z Warszawy. To jest Warszawa to? Nie. To Warszawa to jest? Zarąbiscy, 20 minut, tylko mam szybko. Gdzie jest zaklało? A nie, wyszło. Pierwszym posiłkiem po wyczerpującej 6-godzinnej podróży była taka oto składanka, do której głowy specjalnie nie mieliśmy, jeśli chodzi o jakieś komponowanie, no nie wiem, pod względem witamin i minerałów. Po prostu chcieliśmy się nażreć po kilkunastu godzinach postu, który nomen omen robiliśmy pod konkurs Wiki. I co my tutaj mamy? Majonez. Nawet nie kielecki, bo winiary, którym maczaliśmy separówki, bo innego nie znalazłem w sklepie, oraz te oto piękne parówy. To w sumie tyle. Na zdrowie, Warszawo! A wieczorem bezpośrednio przed konkursem ja zjadłem jeszcze jakieś kilka kabanosów gdzieś tam po kątach, żeby Wiki nie wzięła. No a ona z kolei wypiła sobie już po prostu tylko alkohol, żeby gdzieś tam jeszcze nieco zgubić wody i pyk, wystartowaliśmy. Co to kurde? Nie działa. Oho. Udało się. Lecisz do Dubaju? Tak. A to super. Dobra, masz też kolejny kastrę. No i dobrze. Dobrze. Moje piękności, tokie najlepsze. Ja wiedziałem. Stąd porządnego jedzenia i nagród nie było końca, uwierzcie mi. Fe, co to? Zaczynając oczywiście od pięknie brzmiącej nazwy gospody, w której się znalazłem. To co to? Co to jest? Pod czerwonym, pieprzonym wieprzem? To już musi być dobre. Zamówiłem danie dla dwóch osób, które tradycyjnie zjadłem sam. Tak to na ketozie jest, jak już wiecie. Nożyjemy nieco większe posiłki i tym razem nie było inaczej. Deska pieczonych mięs i wędlin, danie dla dwóch osób, czyli schab krakowy, łoczek, rozbew, a do tego taki przepyszny właśnie pasztecik z dzika. Jezu, jakie to było dobre, ten pasztet, to mało się tam nie zesrałem naprawdę. Żarłem to jak świnia. Oczywiście to wszystko podane z trzema dodatkami sosopodobnymi, jak ja to lubię nazywać, czyli sos tatarski, jeden z lepszych zapychaczy na keto, jeśli chodzi o energię, chrzan i musztarda. No, zesrać się było naprawdę można ze szczęścia, takie to dobre. Ale jak to konsul stwierdziłem, że no skoro to danie dla dwóch osób było, to trzeba będzie jeszcze nieco dojeść, no wiecie, tak dopchać. Stąd taki przepyszny smalczyk ze skwarkami z dodatkiem połowy chleba pieczonego na miejscu. Bez bicia się przyznam, powiem wam, że takie dwie kromeczki zażarłem razem z tym smalcem, bo w sumie nawet tym smalcem nie było czego smarować, stąd tak troszeczkę lekko sprofanowałem ten smalec, ale to trudno. I to tyle. Na koniec wybraliśmy się w ciekawą podróż do sławnej między nami ketogenikami Kiełby w Gębie. Będzie jedzenie. A tam Keto City. Tam jest, widzisz, keto dania, dobra, coś zaraz wybierzemy. No to pyk, na ruszt od razu wrzuciliśmy sobie po burgerku w bułeczce białkowej. Ja wybrałem takiego z szarpaną wołowiną na ostro. Wiki poszła w klasykę, plus dobrała sobie takie keto na czosy wraz z guacamole do umaczania. No przepyszne to było, świnia się z tego lała, świnia się tam cieszyła. No wszystko było po prostu przepyszne. Tak więc jak widzicie, tłuszczu w te dwa dni podróżnicze nie było wręcz końca. Stodobalmy w końcu ten durnowaty mit, że keto to dieta społeczna i w podróży nie ma co zjeść, bo w restauracjach tylko węgle. No jak się rozumu nie ma, to wtedy rzeczywiście jedzie się na łatwiznę i żre gówna z sieciówek. Ale jak widzicie, dla chcącego nic trudnego. Wydaje mi się, że te dwa dni zmieściłem się dosłownie w 70 gramach węglowodanów, czyli tak gdzieś po 35 na dzień. Także restrykcyjne, mocne keto. Co by to był jednak za dzień jedzenia bez zakupów po powrocie? Stąd zapraszam. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zakupy ketogenika zapraszam. Moje drogie i moi drodzy, zakupy popodróżowe, czyli kawał zakupów w dwóch worach zaczynamy. Na początek chciałbym od razu zdementować, bo niektórzy myślą, że na ketozie nie robi się kupy. No robi się czasem, dużo rzadziej oczywiście niż na węglach, bo tej treści pokarmowej jest dużo mniej, ale my też czasem, kolokwialnie, brzydko mówiąc, sramy. Więc papier raz, to nam wystarczy tak na dwa miesiące. Cheddar, moi drodzy. Do czego cheddar, Wiki? Do rawiolowych ketosów. Do rawiolowych ketosów, do takich innych, ale też po prostu na chlebek, na Piotrusia. Inne rzeczy. Cheddar jest bardzo dobry, bo bardzo fajnie się topi. Jak wiecie, w sumie tylko cheddara praktycznie używamy w kuchni. I co? Dużo tłuszczu, dużo białka, zero węgli. A cudownością nie było końca, bo jeszcze mamy takie oto przepiękne goloneczki. Przepyszne, ze świnką można zrobić wszystko. Przepyszne mięso, tłuste. Patrzcie, ile tu jest kolagenu. Tłuściutka goloneczka, skóra.
Oczywiście niezbędnik tak naprawdę ketogenika. No nie no, można sobie bez niego poradzić, ale bardzo dużo zmienia tak naprawdę. Potas, magnez, sód. To jest taki owoc, powiedziałbym, dla sportowców i dla ludzi, którzy chcą być agresywni, tacy męscy. Majowie często żarli, żeby mieć lepszych wojowników, dlatego stąd awokado w wersji has jest jeszcze smaczniejsze i większe. Porcja Good Valley, czyli tak naprawdę bardzo fajnego mięsa, które nie ma konserwantów. Patrzcie tutaj, mam skład. Ja to zawsze będę mówił i powtarzał, że to jest naprawdę bardzo dobre mięsko, czyściutkie. Nic tylko żreć po prostu. Tak samo parówki, no patrzcie. Widzieliście w parówkach kiedyś taki skład? Po prostu chore to jest. Tak samo i boczek. Jak gdybyście wzięli normalny boczek, to byłaby tutaj tablica Mendelejewa ze wszystkimi jakimiś tam azotanami, azotynami. A tutaj nie ma nic, jak widzicie, oczywiście oprócz boczku wędzonego. Nic tylko jeść taką świnkę. Majonez, moi drodzy, bo po prostu ostatnio coś, jakiś taki ciąg mam na niego, nie wiem czy na olej rzepakowy utleniony, czy na co, ale bardzo mi smakuje, więc czemu nie, no czasem trzeba troszeczkę trucizny wpuścić do organizmu. Oczywiście nie mówię, że majonez jest jakiś zły i w ogóle wyrzucić z kuchni całkiem, ale od czasu do czasu fajnie sobie coś takiego zjeść, po prostu zrobić jakiś sos na majonezie. I tyle, to jeden wór. Teraz drugi wór, taki trochę bardziej roślinny. Kiełki, rzodkiewki tym razem. Jak zawsze będę powtarzał, że kiełki to jest masa witamin i minerałów. Porównuję zawsze kiełki troszeczkę do jajka, no bo z kiełków oczywiście wyrasta właśnie roślinka, czyli wszystko tam musi być do niezbędnego takiego urośnięcia zdrowej roślinki. Tak samo w jajku właśnie kura wyrasta, więc no na chłopski rozum bardzo warto kiełki jeść. Rzodkiewki tak na smaczek. Trochę kabanosów na takie momenty, w których... O, słyszycie? Tutaj nad Rzeszowem latają takie bombowce właśnie, nie wiem czy słychać. Ale mamy dużo takich amerykańskich spraw tutaj. Wracając, kabanosy Exclusive z cielęciną. Ja pierniczę, to już naprawdę musi być masakra. Jako przekąska czasem fajnie coś takiego wrzucić. Tak samo jak tą kiełbasę, którą jak wiecie, spleśniałą, starą, taki fułet wrzucamy. Często zwykli do sałatek wieczornych, zalewamy to wszystko olejem lnianym, gdzieś tam jakieś właśnie zieloności. Takie jak rukola i roszponka sobie wrzucamy do tego gara, wszystko mieszamy i po prostu sobie takie zdrowotności jemy na wieczór. Nie dość, że to zapycha fajnie, to jeszcze oczywiście ograniczamy kalorie. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi, dużo dłużej będziemy żyć i będziemy mieć sprawniejsze mózgi. A o co nam chodzi w życiu, jak nie o to? Dodatkowo pomidorki do tej sałatki wlecą, papryka, dawno u nas papryki nie było tak w ogóle, no jest to błąd. Najlepsza będzie ta zielona oczywiście, jeśli chodzi o keto, przede wszystkim na adaptacji, bo ma najmniej węgli, a jest najbardziej jakby wysycona witaminami. Wszystkie są dobre, nie zrozumcie mnie źle, wszystkie te papryki są dobre, jednak na adaptację ta jest najlepsza, bo ma najmniej węgli. Łosoś plastry, jedzcie łososia w granicach rozsądku, bo oczywiście tutaj rtęci trochę. Ograniczajmy ryby drapieżne, jednakowoż propsujmy ryby takie jak te sardynki, śledzie i takie inne szprotki, które są malutkie, które nie pożerają innych rybek małych, do tego nie dokładają sobie rtęci i mają jej mało przy wysokich tak naprawdę standardach kwasów omega-3. Natomiast łososia czasem fajnie zjeść. Moje ostatnio miłości, takie słodkościowe, czyli czekolady 70%, czyli troszeczkę wiadomo, tutaj będzie cukru, troszeczkę więcej węgli, ale po prostu bardzo lubię je jeść. Zawartość kakao jeszcze jest na dobrym poziomie, bo tutaj jest 70%, także korzystamy dużo i ten smak też jest bardzo ciekawy, bo tutaj jak widzicie z dodatkiem, łudzę się, że tutaj są jagody prawdziwe. Producent napisał, że są drobinki jagodowe, no ale jakoś oczy od razu jak inaczej patrzą i czują się zdrowsze od razu, że to są jagody. Dla mnie kefir, jak wiecie, ten bardzo lubię, bo tutaj producent nas nie oszukuje i pisze, jakie to są bakterie. Kefir, jak wiadomo, flora jelitowa, bakteryjna, wszystko tam się naprawia w brzuchu naszym, jesteśmy odporniejsi i w ogóle lepsi. A tutaj 0%, bez dodatku cukru, taki oto jogurcik. To ja nie będę pił, tylko kto to będzie pił? Ta niewiasta, co tam siedzi. Poczuć, moi drodzy, do wszystkiego tak naprawdę. Świnka się cieszy od razu, no samą myśl, oczywiście ta wewnętrzna, która w nas jest. Jak patrzę na takie piękne tłustości, bo to sobie za chwilkę pewnie przysmażymy, gdzieś wykorzystamy do jakiegoś przepisu na patelnię. Co my tu jeszcze mamy? Końcówka, moi drodzy, ser mozzarella. Tak jak Niki wspomniała przed chwilą właśnie, bardzo dobre, jeśli chodzi o spody do pizzy, takie ketogeniczne. Wręcz można się czasem nawet pomylić, że są pszenne, bo tak ładnie pachną w przygotowaniu. Twaróg półtłusty i jeszcze jedna mozzarella. Koniec, moi drodzy. Szparagi. O, właśnie, szparagi pokaż jeszcze, tak? Masa tryptofanu w szparagach, więc jeśli macie jakieś depresje, jakieś coś, to warto sobie zjeść. Koniec, moi drodzy. Tyle zakupów. Zapraszam jeszcze na sceny niewykorzystane. Czyli co, nie mogę sobie otworzyć, powąchać warszawskiego powietrza? Sukinsyny! Widać ci i tak krzywie. No.
Nie. Super, tak się wygląda, jakbyśmy byli w Dubaju. No, w Dubaju jesteśmy normalnie. Zróbmy sobie kawkę. Kawę? No, tej godzinie? No, wszystko się ona zrobiła. Ja pierniczę, jakie luksusy. I to koniec. Tyle. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.